Cześć! Z kim dzisiaj przychodzę do Was? Z Maxem. Z Maxem. A Max ma lat ile? 4. 4. A w lutym będzie miał ile? 5. 5. A czemu Max jest u cioci? Bo nagrywamy film. O czym będziemy nagrywać film? O rzeczach. O rzeczach. O jakich rzeczach? Co my tu w ogóle mamy? Powiedz tutaj do kamery ludziom. Co rzeczy. Rzeczy. A skąd te rzeczy są? Ze sklepu. Ze sklepu. A jak są ze sklepu, to znaczy, że będziemy mówić o czym? O za... kupach. O zakupach, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie rzeczy w ostatnim czasie kupiłam, w sumie to nigdy nie robiłam takiego filmu, ale pokażę Wam, to jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. A więc mój asystent, Maksymilian, będzie mi tutaj podawał różne rzeczy. Mamy te rzeczy wszystkie tutaj w reklamówce uzbierane. I słuchajcie, z tej reklamówki Maksiu będzie nam te rzeczy wyciągał i nam będzie tutaj pokazywał przed kamerę. Uważaj, żebyś tego nie pylał. Więc zaczynamy. Która pierwsza rzecz będzie? Co mi najpierw pokażesz? Co kupiła ciocia? To. No więc pierwszą rzeczą, którą kupiłam, to będzie rzecz taka do domu bardziej niż kosmetyk. Jak myślisz, Maksymilian, co to jest? Do czego to może służyć? To może służyć... do mydła. Do mydła? Ale że co, się uzupełnia mydło? Czy że co? No ale patrz, to ja Ci pokażę, co to robi. Myje. Psika. Psika i co? Czujesz jakiś zapach? No. Pachnie? Ładnie pachnie? No. A wiesz, jak to się nazywa? Nie. Odświeżacz powietrza. Musisz tu być bliżej, żeby Cię było widać. Odświeżacz powietrza, czyli można sobie popsikać i wtedy ładnie pachnie, tak? No więc słuchajcie, te odświeżacze właśnie Glade by Breeze, one ostatnio były w Rossmanie. Ja kupiłam ten odświeżacz za chyba 5,99, więc w ogóle opłaca się kupić sobie kilka, jeżeli lubicie właśnie tego typu odświeżacze powietrza. Także bardzo fajna cena okazyjna. Dobra, to wkładamy, bierzemy następną rzecz. Co Ci tutaj wpada w rączki? To. To, pokaż cioci, co to jest. Kolejną rzeczą, którą Maksiu mi podał, to jest Maksymilian, co Ty myślisz, że co to jest? Dlaczego myślisz, że to jest? Do włosów. Do włosów. A skąd wiemy, że to jest do włosów? Bo ja tam widziałem. Bo z tyłu widziałeś, tak? No tak, Maksiu jest spostrzegawczy. Zauważył, że mamy tutaj do czynienia z szamponem. To są oczywiście szampony suche Batiste. Ja zakupiłam sobie dwa te szampony, ponieważ ostatnio po prostu jakoś one mi się wyjątkowo szybko kończą. Byłam właśnie w Rossmanie i postanowiłam, że kupię sobie od razu więcej tych szamponów suchych, żeby po prostu mieć na zapas. Ponieważ moje postanowienie noworoczne było takie, żeby właśnie kupować sobie po prostu rzeczy na zapas, żeby mieć tego troszeczkę więcej, żeby nie musieć się martwić, czy mi czasem czegoś nie zabraknie. Więc te szampony Batiste były dostępne chyba w Rossmanie za 14,99. Dobra, i co my tu mamy, panie Maksymilianie, jako następną rzecz? Następny psikacz, tak? Psik, psik. I do czego to jest to różowe? Do włosów. Do włosów. A skąd wiemy, że to jest do włosów? Bo widzę. Bo widzę. A po czym widzisz? Po tym. Po tym? No dobra, niech Ci będzie. Więc to jest kolejna rzecz, to jest lakier do włosów. I lakier do włosów ma służyć do tego, żeby włosy to utrwalać, tak? No więc postanowiłam, że sobie zakupię po prostu dodatkowo od razu ten właśnie lakier do włosów, ponieważ też miałam już resztkę, a też nie chciałam po prostu, żeby czegoś mi brakło, w związku z czym będzie jak znalazł. Więc te lakiery do włosów, one kosztują w Rossmanach i też w innych drogeriach, myślę, gdzieś około 16 zł, także też myślę, że za taką wielkość i za taką wydajność, to myślę, że jest całkiem to spoko cena. Dobra, przechodzimy do następnej rzeczy. Co Ci tutaj się spodobało, mój drogi? To się spodobało, a jak myślisz, co to jest? Do malowania. Do malowania, Maksiu zgadł. Ten rozświetlacz jest z Lovely i ten rozświetlacz jest również dostępny w Rossmanach. Ja nie pamiętam dokładnie jego ceny, ale wiem, że on jest jakiś tani, nie wiem, kosztuje może 7 zł, 8. Jest to rozświetlacz akurat Silver Highlighter i on jest taki typowo chłodny, ponieważ on właśnie ma takie srebrne, a nie złote tony, więc zdecydowanie dla tych osób, które mają chłodny typ cery, aczkolwiek ja czasami, kiedy sobie wykonuję makijaż w jakichś chłodnych tonach, tak jak na przykład dzisiaj, no to wtedy też decyduję się właśnie na to, żeby wybrać sobie taki właśnie srebrny po prostu rozświetlacz. Dobra, następna rzecz, która wpada w rączki Max Siulewicza, to teraz Ty powiedz, co to jest? Do kamery powiedz. To jest szczotka do zębów. To jest szczotka do zębów. I z jakiej ona jest firmy? Wiesz z jakiej? Nie. Ja to Ci powiem. Oral-B. 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 I jeszcze pokaż drugą, którą masz. Druga jest w jakim kolorze, pokaż widzom. Jest, w jakim kolorze ona jest? Czerwono-biały. Czerwono-biała. A druga w jakim kolorze jest, pokaż widzom? Zielono-biały. Pokaż do kamery. Zielono-biała. Zielono-biała. I co się robi takimi szczotkami do zębów? Myje. Myje się zęby. Tak.
A jak często trzeba mieć zęby? Na noc, no i rano. No i rano. A jak się na przykład coś zje? Też. Szczoteczki do zębów akurat. My też takich szczoteczek używamy, oprócz tego, że mamy elektryczną, więc ja zakupiłam dla mnie i dla męża właśnie takie szczoteczki. One, nie wiem, one kosztują około 11 zł, może to jest Oral-B. One są troszeczkę fajniejsze niż te takie zwykłe, najtańsze szczoteczki, bo one na przykład mi osobiście nie podrażniają aż tak dzioseł, więc spoko. Także kolejny zakup to szczoteczki do zębów. Taka duża butla? Pokaż do góry, co to jest za butla? Taka duża butla. Jak myślisz, co w tej butli może być? Olej. Słuchajcie, to jest cleaner do paznokci. Postanowiłam zakupić taką dużą pojemność, czyli cały litr właśnie tego cleanera do przemywania paznokci, żeby po prostu później nie musieć się martwić, dokupywać i tak dalej. Jest on z firmy Sleek Shine. Ja go kupiłam na sklepie internetowym Darma Sklep. No, oni są też dostępni na Allegro. I taka pojemność duża, litrowa wystarczyła. Kosztowała, słuchajcie, 11,99, więc jest to bardzo dobra cena, ponieważ jak sprawdzałam stacjonarnie, to tego typu produkty są dostępne również, jak najbardziej. Tylko że one kosztują jeszcze raz tyle, także no generalnie bardziej się opłaca sobie kupić nawet z kimś na spółę, żeby za przesyłkę nie płacić za wiele. I w tym momencie taka pojemność to jest po prostu coś rewelacyjnego. Także kolejna rzecz to cleaner. Następna rzecz, którą Maksiu nam tutaj daje, to są... Co to są? Jak myślisz, co to jest? Maszyny. Maszyny. Takie, żeby sobie tutaj robić. Golić. Tak. Tak? Panowie golą buzię. Kolejna rzecz to są maszyny i te maszyny są do golenia. To są maszynki damskie. One są z firmy Gillette. Ja takich maszynek używam zazwyczaj, więc sobie zakupiłam. Więc te maszyny służą do golenia i te maszyny są użytkowane przeze mnie właśnie do golenia. One kosztują też jakieś groszowe sprawy, myślę, że 3 zł chyba jedna, więc cena całkiem spoko, także to jest kolejna rzecz, którą kupiłam w Rossmanie. Dobra, dalej. Następna rzecz to jest, co to jest, Maksiu? Wiesz, co to jest? To jest, żeby tutaj brudy. Brudy, żeby co brudy? Wyszły. Wyszły, żeby brudy wyszły skąd? Z uszu? Tak? Więc mamy tutaj patyczki do uszu, jest to firma Clinique. Te patyczki są typowo przeznaczone do korekty makijażu i demakijażu ze względu na swoją budowę. Ja te patyczki oczywiście kupiłam, jak zawsze, przez YouTube'a, wiele rzeczy. Akurat te patyczki polecała Asia Maksineczka, więc ja jak tylko byłam w Rossmanie, to od razu je znalazłam i od razu je wzięłam. I powiem Wam, że faktycznie ja w to nie wierzyłam, bo sobie myślę, Boże, jaka bzdura, przecież jak można ubolewać, że się skończyły takie patyczki, jak przecież każde inne są dobre, ale powiem Wam, że faktycznie do demakijażu albo do poprawek makijażu to zdecydowanie te właśnie patyczki są fajne, bo one mają ten patyczek z jednej strony taki wąski, więc na przykład do sobie poprawiania tej kreski to jest coś absolutnie kapitalnego i takie patyczki kosztują też około 4 zł, także bardzo fajna, tania sprawa. Jak myślisz, co to jest, mój drogi? To jest letarcznia. Krem do rąk. I co taki krem do rąk ma? W czym ma nam pomagać taki krem? Jak ma się chore ręce. Ma się chore ręce, czyli na przykład takie suche, że bolą, tak? No właśnie, więc tutaj kolejną rzeczą jest krem do rąk z Isany. Te kremy są bardzo tanie. Powiem Wam, że ja jestem ogólnie z tych produktów bardzo zadowolona, w związku z czym postanowiłam, że właśnie sobie taki krem kupię. Ja akurat zdecydowałam się na intensywny krem do rąk, z uwagi na to, że jest zima i po prostu te nasze dłonie, wiecie, no, są narażone na wysuszenia, na pękanie, więc zobaczymy, jak on się będzie sprawował. I ten produkt kosztował też około chyba 5 zł. Co to jest za płyn? Płyn. Jak myślisz, do czego on jest? Maksiu, zrobił pianę, słuchaj. Do czego taki płyn może być? To ja Ci powiem. Mamy tutaj płyn do przemywania twarzy, nazywa się to płyn micelarny. I ja ten płyn zawsze kupuję w Biedronce, zresztą wiecie o tym, bo już Wam wielokrotnie mówiłam. Myślę, że jego cena przemawia zdecydowanie na jego korzyść. I zdecydowanie ja mogę go polecić, także też właśnie jest to kolejny mój zakup. To jest, jak myślisz, co to jest? Tutaj po obrazku widzisz, co to może być? Tutaj maluję. To się nazywa eyeliner. Mamy tutaj eyeliner żelowy z Maybelline Lasting Drama. Jest to kolor Noir Black. Nie wiem, jak to się czyta po francusku. Ale okej, mamy tutaj czarny kolor i ja zdecydowałam się go zakupić na sklepie Cocolita, ponieważ był za 14,99, a normalnie jest o jeszcze raz tyle droższy, więc bardzo się opłacało, zwłaszcza, żeby się kończył, więc również mam zapas. Dalej mamy co? Krem.
krem. Jest to masełko Nivea i jest to masełko do ust. Jak się ma popękane ustka, żeby nie mieć popękanych, żeby nie bolały, to można sobie paluszkiem właśnie wziąć taki kremik i posmarować usta, tak? Więc otwieramy to. Słuchajcie, te masełka, one były w Rossmanie naprawdę bardzo tanie, bo te masełka kosztowały teraz ostatnio jakieś 4,99, więc Machwie tutaj chce teraz zrobić test na żywo. Powąchasz? Ładnie pachnie, weź paluszkiem. Maxiu robi test na żywo teraz. Max mówi, że ładny zapach. Tak, ładny. Pachnie wanilią i makadamią. I jest taki, ładnie ci nawilżył usta? Masz taki komfort na buźce? Max mówi, że działa, więc jak działa, to trzeba kupować, słuchajcie. Tym bardziej, że te kremiki są teraz do ust balsamem, właśnie lip butter, masełka do ust są teraz bardzo tanie. W związku z czym zakupiły go na zimę. Myślę, że taki specyfik w torebce to bardzo fajna sprawa. Co my tu mamy? Plastery. Plastry. Do czego się używa plastrów? Jak leci krew. Jak leci krew. Bardzo fajne ogólnie. Też tanie, także. Dobra, kolejna rzecz to jest Maybelline Color Tattoo. Ja się zdecydowałam w końcu na zakup i znalazłam matowy właśnie beżowy cień w kremie. On ma służyć jako właśnie baza pod makijaż na powieki. I ten właśnie cień w kremie z Maybelline Color Tattoo właśnie w takim beżowym kolorze bardzo fajnie robi za bazę. Także jest bardzo fajną podstawą do każdego makijażu. Zdecydowałam się go kupić. Kupiłam go też za 14,99 i też w Rossmanie. On jest też dostępny przez internet, ale jakoś w tym czasie, kiedy ja go poszukiwałam, to w internecie też go nie było, więc dlatego zdecydowałam się, żeby kupić go stacjonarnie, zwłaszcza, że był właśnie w Rossmanie, także też ciężko jest go dostać, ale warto, myślę, że się zaopatrzyć w ten produkt. Dobra, kolejne rzeczy, które tutaj mamy, to są produkty do oczyszczania twarzy. Ja zdecydowałam się na zakup kilku maseczek z jajek, maseczek błotnych z glinką szarą do skóry mieszanej, tłustej i trądzikowej, więc one są bardzo fajnie oczyszczające raz na jakiś czas. Ja naprawdę każdemu polecam użyć sobie tych maseczek, dlatego że one naprawdę bardzo fajnie oczyszczają buzię i też później zostawiają ją w takim też komforcie, bym powiedziała, i też jeżeli ktoś ma tendencję do tego, żeby się skóra przetłuszczała, to też dzięki właśnie tym maseczkom ona jest taka fajnie, myślę, zmatowiona i właśnie nie wydziela nadmiaru sebum, także też złoty chyba 49 one kosztują, także spoko. Dalej lecimy, mamy tutaj produkt do włosów, jest to Radiating Tropical Elixir, jest to firma Tony and Guy, jest to taki olejek do włosów, ja go używam po myciu włosów i później też po wysuszeniu. On działa coś tak jak olejek arganowy, ale troszeczkę jest bardziej, bym powiedziała, taki profesjonalny, ponieważ widać naprawdę od razu widać efekt natychmiastowy. Te włosy się w żaden sposób na mnie puszą, nic się z nimi nie dzieje i bardzo też nabierają takiego blasku i to już po naprawdę kilku użyciach. Oprócz tego te produkty z Tony & Guy bardzo fajnie pachną i on przywodzi na myśl zapach, wiecie czego? L'Oreal Mythic Oil, właśnie Mythic Oil pachnie bardzo podobnie i też daje podobny efekt, także też Wam polecam. On nie jest duży, ale jest bardzo wydajny, ma 50 ml i kosztuje 39,99, także nie jest to niska cena. Natomiast, no tak jak mówię, jest to na pewno produkt bardzo wydajny, więc możecie sobie spróbować, jak Wam się sprawdzi, to myślę, że taką cenę będziecie w stanie zapłacić. To by było na tyle, jeżeli chodzi o mój haul zakupowy. Bardzo dziękuję Maksymilianowi za to, że był moim asystentem i że tak dzielnie tutaj wytrzymał. Maxowi szczególnie przypadł do gustu jeden krem, jest to krem do ust, widzę i się cały czas nim bawi. Także my dzisiaj dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik z moim gościem Wam się spodobał i przypadł do gustu. Jeżeli lubicie tego typu filmiki z takimi kolaboracjami z młodymi ludźmi, to dajcie kciuka do góry. Maxiu, pokaż, jak się daje kciuka do góry. Dajcie kciuka do góry. I widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was. Pa, pa. Pomachamy. Pa. 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 But all I really want is